To nie chodzi o jakiś rozgłos, słuchajcie, bo to chodzi o rzecz taką drobną, nieefektywną, nie jest zbyt bardzo do pokazania. To rzecz praca żmudna, tylko wymagająca na jakiejś takiej starannej wykuwaniu, domierzaniu, doszukiwaniu się, bo pewnych elementów tu brakuje na tych murkach, na tych ściankach czołowych i chcemy to otworzyć, żeby tak było mniej więcej tak samo, jak było pierwotnie kiedyś wykonane, bo to już ma ileś tam 10 lat. I warto byłoby ten stan zachować. I potem jeszcze chcemy trochę uzdatnić, zabezpieczyć murki oporowe, żeby tutaj jezdnia się nie osuwała, żeby woda nie rozmywała tego i pobocza umocnić takim polbrukiem. To jest bardzo prosta i nieduża rzecz, właściwie taka nie nadająca się specjalnie do jakiegoś pokazu publicznego. To jest skromna, mrówcza praca. O podkreślenie kunsztu i takiej staranności pana Andrzeja, który tutaj dopasowuje te kamienie i taką wykazuje cierpliwość i przydatność. To zobaczcie, to jak archeolodzy pędzelkiem się czyści kamień, żeby to przywarło jedno do drugiego. Także to jest taka praca zegarmistrzowska. On również zegarki naprawia, oprócz tego, że robi murki.